Proszę Państwa, chciałem powitać Państwa bardzo serdecznie. Takie dostałem zadanie. To jest zadanie, które z przyjemnością wypełniam, widząc tyle znakomitych osób. Tyle osób, które są kibicami gdyńskiego sportu. Tyle osób, które dobrze życzą miastu, dobrze życzą rozwojowi kultury fizycznej w tym mieście. A okazja, żeby się spotkać w takim gronie, jest rzeczywiście niezwykła. Przyznać, że bardzo radosny i ważny moment przyszłym miasta. Kolejny wielki obiekt w ramach Forum Sportu, zespołu obiektów sportowych, które świadomie zaplanowane i konsekwentnie realizowane przez miasto tworzą dzisiaj unikalną w Polsce przestrzeń dla realizacji aspiracji sportowych firm. Chciałbym, korzystając z okazji, życzyć nam wszystkim dnia, abyśmy tu na tym obiekcie przeżyli przede wszystkim wiele fantastycznych wydarzeń sportowych, ale także, by ta arena była miejscem spotkań artystycznych, koncertów, działań, które sprawią, że jeszcze bardziej wymianie będą czuli się szczęśliwi, radośni i spełnieni w swoim pięknym mieście. Upoważnienia kierownictwa Polskiego Związku Gmin Górnych chciałbym przekazać panu prezydentowi, tutaj przewodniczącowi, medal za wynik do osiągnięcia rozwoju piłkarstwa i piłki nożnej. Chciałbym z tej okazji również podziękować za ten piękny i wierzę, że zespoły najmniejsze do adaptacji serca nas nie doprowadzą. Chciałbym również powiedzieć, że z okazji tego naszego lecia wydaliśmy nasz medal Pomorskiego Związku. Oba medale, panie prezydencie, proszę o przyjęcie. Serdecznie panu gratuluję i dziękuję. Dostąpi na ten satyr, dla tych wszystkich, którzy tu będą przychodzić, dla sportowców, dla piłkarzy. Obiegu się nimi, dodaję siły, a w szczególny sposób pracuję naszą drużynę, Alki Kuny. Nie zawsze będzie czołówce. Niech ten obieg pozostaje w wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Zanim poświęcę te pierwsze takie słowo święte, jak włosku zawsze mówię, myśląc o młodzieży. Wojsko żywe, diabeł martwe. Wojsko martwe, diabeł żywy. Niech to wojsko będzie zawsze żywe. Nie pokażemy wszystkiego, co te kamery potrafią, ale mamy piękną panoramę miasta. System jest w pełni cyfrowy, umożliwia zapis obrazu ze wszystkich kamer i archiwizowanie. Także organizatorzy imprez masowych mają takie narzędzie, żeby stadion był bezpieczny. Co to oznacza dla mieszkańców? Ja myślę, że to jest takie miejsce, trochę spełniają się marzenia wielu gminian, którzy od lat kibicując wydarzeniom sportowym nie czekali na wielki obiekt. Wielka inwestycja, ale myślę, że też wielka radość. Radość i oczekiwanie, że ten stadion stanie się miejscem, w którym będziemy świadkami, uczestnikami fantastycznych sportowych wydarzeń. A jakich kosztach myśląc o tej inwestycji? No ponad 84 miliony, więc to nie mało w budżecie miasta. Choć muszę przyznać, że mam tutaj dużo satysfakcji. Jestem przekonany, że to obiekt, którym rozsądnie ustaliliśmy wartość między koniecznością wydawania środków a efektem. Buduje się dzisiaj w Polsce wiele dużo droższych obiektów. Myślę, że ten jest najbardziej takim roztropnym wyborem między skalą środków a efektem.
stadion po raz pierwszy gości piłkarzy na swojej murawie, czyli tak naprawdę zaczyna spełniać swoje zadanie. Jak pańskie wrażenia z tego wydarzenia? No nareszcie futbol wrócił do domu, czyli na swoje należyte miejsce, czyli na stadion piłkarski 15-tysięczny. Cieszymy się, że jest to taka inauguracja, na razie treningowa, przyzwyczajenie się do tego obiektu, a już w sobotę wielki mecz. No właśnie, w sobotę wielkie wydarzenie, stadion zapewne zapełni się do ostatniego miejsca, trema duża? No trema trochę jest, to będzie taki nasz pierwszy raz, widowisko przy pełnej publiczności, oczywiście wszystkie służby techniczne są w pełnej gotowości, postaramy się, żeby sprostać temu zadaniu, żeby kibice byli zadowoleni i z części sportowej, a także z części technicznej, z infrastruktury, czyli z barów, z tego co znajdą, że tak powiem, do zjedzenia, a także ze sklepów będzie możliwość zakupienia pamiątek klubowych, a pierwsze 10 tysięcy widzów otrzyma pamiątkę ufundowaną przez miasto. Chciałem jeszcze zapytać o rzecz czysto piłkarską, bo to również kibiców bardzo interesuje. Jak często piłkarze będą mogli wchodzić na to boisko i trenować? Oczywiście płyta boiska objęta jest gwarancją, tak jak cały obiekt, gwarancją 5-letnią. Mamy taką instrukcję eksploatacji boiska trawiastego przekazaną przez wykonawcę. Będziemy ją realizować w uzgodnieniu z trenerem. Będzie to jeden rozruch w tygodniu na głównej płycie oraz oczywiście zawody mistrzowskie. Także w zależności od pogody, ten dzisiaj mamy śnieg akurat, a także od kondycji płyty, będziemy to dozować tak, żeby nie przekroczyć krytycznej normy, żeby nie stracić gwarancji, ale też, żeby zawodnicy mieli możliwość rozruchu w warunkach meczowych, czyli przy pełnym oświetleniu, tak jak dzisiaj, no i przygotowania się do zawodu, bo wiadomo, że mecz mistrzowski jest meczem najważniejszym, no i na wiosnę trzeba szukać punktów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miro, muszę zapytać o jedną rzecz. Jak pierwsze wrażenie po pierwszym treningu na nowym obiekcie? No, tak muszę powiedzieć, że to wrażenie jest naprawdę świetne. Świetny stadion i naprawdę ekstra to wygląda. Ale dzisiaj chyba jeszcze buty nie do końca dobrane, bo widać było wyraźnie, że ślizgaliście się potężnie. No tak, jest to trochę dla nas zmiana. Jeszcze teraz trochę śniegu spadło i naprawdę w butach dzisiaj się było trudno. Dzięki. Krystian, jak wrażenie po pierwszym treningu na nowym obiekcie? No niestety pogoda nam nie dopisała, jak widać zaczął padać śnieg, ale myślę, że zajęcia były przyjemne, wprowadzające, jak na pierwszy raz całkiem fajnie można ocenić ten stadion. Pozytywnie, myślę. Wyobraźnia już ci pozwala na takie przybliżenie tego, co będzie się tu działo w sobotę? No tak daleko w przyszłość nie wybiega, ale myślę, że powinno być dobrze, mecz otwarcia. Myślę, że jeżeli pogoda będzie troszeczkę lepsza, to można liczyć na dobrą, fajną frekwencję na tym stadionie. Przyjdzie dużo ludzi, będzie doping, postaramy się odwdzięczyć dobrą grę. Dzięki. Proszę.